Ja do tego sporu o związek między uchodźcami a terroryzmem. Mi się wydaje, że nie można ani zakwestionować faktu, że ten związek istnieje, ani go tak absolutyzować. Jeżeli do Polski miałoby przyjechać 500 000 ludzi, no to oczywiście prawdopodobieństwo, że tam by się pojawili przemyceni jacyś terroryści, by oczywiście było takie, które trzeba było wziąć pod uwagę i się martwić o to. Ale jeżeli ma przyjechać parę tysięcy osób, no to na litość boską, no na tej zasadzie, panie pośle, panie marszałku, no to ruchu drogowego trzeba zakazać. Bo prawdopodobieństwo wypadków w ruchu drogowym jest większe niż prawdopodobieństwo terrorystów. Czy pan widział doskonały reportaż Witolda Grodzkiego, rozmowa z Polakiem, który walczył po stronie ISIS, pokazujący kompletną bezradność polskich służb specjalnych, konkretnie ABW. On trzykrotnie wyjeżdżał do Niemiec, trzykrotnie był deportowany z Niemiec do Polski. Dopiero za trzecim razem ABW czekało na niego na granicy. Ale jeżeli, więc jeżeli my nie jesteśmy w stanie... Wszystkie służby, człowieka, o którym niemieckie służby specjalne wiedziały, że walczył w Syrii po stronie ISIS, my nie byliśmy w stanie go namierzyć. Ale odpowiedź na to jak jest my te 7 tysięcy przyjmiemy? Ale odpowiedź jest prosta, no to te służby trzeba wziąć za twarz. Wy twierdzicie, że to właśnie robicie zresztą. A nie odpowiedź... Pozytywnie odpowiemy na pańskie pytanie. Odpowiedź nie może brzmieć, że ani jeden uchodźca. No na litość boską. No.